souls. Witam szanownych gronograczy, witajcie. Dzisiaj pogadamy sobie Frostblades na wilcze szpony, tak można to nazwać. Wilcze szpony, więc fajnie wyglądają, są takie długie. Ale słuchajcie, ja jestem w Oriaf teraz i tutaj się przychodzi po to, żeby zobaczyć jakieś postacie, jak wyglądają, więc dość fajnie niektórzy montują te rzeczy. Widziałem tutaj Tyraela ostatnio, takie skrzydła miał jak Tyrael, ewidentnie. No ale dobra, przejdźmy może do mojej kryjówki, do mojego Hida i zobaczymy, jak w ogóle postać wygląda. Najważniejsze w tym wszystkim jest to, że jest niesamowicie szybka. To jest, od razu wam powiem, o to jest Atlas, od razu wam powiem, że to jest Ranger, gdzie właściwie mamy niezłe buffy z Frenzy Charge'ów. Czyli najpierw wybieramy sobie, jeżeli chodzi o Ascendancy, tą ścieżkę, żeby otrzymywać Frenzy Charge i szybki atak. Następnie kończymy tutaj. Tu utrzymujemy Phasing, jak mamy pełno Frenzy Charge'ów, i tutaj zwiększony Elemental Damage i uniki. I powiem wam, że nie można nas zamrozić, zatrzymać w jakikolwiek sposób, jak mamy Phasing. A mamy to cały czas praktycznie, więc to jest naprawdę super sprawa. A jeżeli chodzi o czwarty punkt, to Avatar of the Slot. I tu dostajemy niezłego buffa, bo dodatkowo Frenzy Charge i szybkość ataku, szybkość ruchu i atak damage za każdego Frenzy Charge, więc super sprawa. Ok, a tak wygląda drzewko. Na samym początku, jeżeli budujemy postać, to idziemy, robimy tą odnogę, zabieramy sobie trochę Winter Spirit, robimy to życie i idziemy tutaj do góry na akrobatykę i realizujemy tu życie, szpony i tu kawałek życia, a później tutaj realizujemy Primal Force i realizujemy tą część drzewka lub dokończamy tą część na krytyki. Pamiętajmy o tych krytach jeszcze i tutaj kończymy na samym dole. I słuchajcie, to jest ważne, żeby wziąć sobie ten derwisz, bo można to oczywiście ominąć tutaj punktami, ale zdecydowanie to daje bardzo dużo dipsa. Oczywiście Twin Terrors, czyli no krytyki, zwiększają krytyki drastycznie. Ja mam to taki dylemat, ponieważ Shaper, Guardiani są dość ciężcy i przydałoby nam się te 3 punkty. Ja mam teraz 90 level, więc w tym momencie, dobrze mówię, tak, 90, więc te punkty teraz będę realizował, na 94 będę miał jeszcze to. To jest bardzo pomocne, jeżeli chodzi o uniki, czarów i ataku. To nam bardzo pomoże przy walce z ostatnimi bossami, po prostu. I ogólnie powiem wam, że mamy tutaj bardzo fajną przebijalność resów. Na samym dole wam pokażę, że mam, przepraszam, tutaj na offense, mam tutaj 67% przebijalności, z tego względu, że tutaj bierzemy sobie 8% przebijalności i odporności, a tutaj mamy jeszcze 5%. Dodatkowo jeszcze mamy cold penetration, który jest bardzo istotny. I tak wygląda, moi drodzy, drzewko. Ważne jest to, żeby używać Fight for Survival. To jest gem, który przebija nam jeszcze rezysty i zwiększa nam obrażenia od mrozu, ale ważne jest to, żeby dorwać sobie Phoenix, właściwie życie w kamieniu 7%. Ja mam taki kamyk całkiem fajny, tylko potrzebuję jeszcze siłę i inteligencję. Powiem wam, że jakbym ten kamyk na przykład wyciągnął, to w tym momencie mi zabraknie 16 siły, 6 inteligencji. Ja to sobie rozwiążę sprzętowo, nie ma problemu. Da się to rozwiązać sprzętowo. Tutaj mam drugi kamyk Fight for Survival. Jeżeli chodzi w ogóle o kamyki, mam dżewele, mam przygotowane tutaj 7 maksymalne życie, 10 melee damage, siła i dex. Całkiem fajna sprawa. Też mi się udało zrobić taki kamyk, 7 maksymalny procent życia, 9% increase damage i niestety tutaj na shield się wrzucił, no ale cóż, bywa. Więc jeżeli chodzi o cały sprzęt, przejdźmy sobie. Używam szponów The Scourge. Scourge tworzy nam, Scourge, tworzy nam wilki. Zwiększa szybkość ataku i wszystkie buffy i debuffy na minion damage też dla nas wpływają. Powiem wam, że fajnie się z tym walczy, bo sfora wilków za nami biegnie. Tak jak tutaj widzicie, mam dwa szpony. Belly of the Beast jako zbroja, którą zdecydowanie polecam. Pomimo tego, że akrobatyka obcina nam armor, to i tak ta zbroja daje nam masę życia i jest bardzo, bardzo ważna. Na hełmie najważniejszy buff, 40% increase Frostblades damage. Droga sprawa, ale bardzo ważne, żeby to mieć. Teraz
połączenia gemów mam Frostblade, podłączyłem tu Icebite, Freeze, piękny Freeze, mamy ogólnie turbo kontrolę nad stworami, więc się nie przejmujemy kompletnie, że nas zabiją. Jeżeli chodzi o T15, to idzie bardzo gładko, nawet z bossami. Ja mam problem tylko i wyłącznie z last bossami. Elemental Damage, czyli z Shaperem i wiecie, z Guardianami, Elder i tak dalej. Więc Elemental Damage, tutaj Multistrike i jest Ruthless, powiem wam, że to jest mega, z tego względu, że nawet te projectile, te pociski z Frostblade'ów wrzucają ogłuszenie i praktycznie mamy Freeza i ogłuszenie i wszystko w sumie stoi i szybko ginie, niezwykle szybko ginie. Tutaj mamy Cold Penetration na samym końcu, więc ta konfiguracja myślę, że jest najlepsza jak na razie. Jak macie jakieś inne sugestie, co zamiast Ruthless wrzucić, dajcie znać, jestem otwarty na wszelką dyskusję. Tu po lewej stronie mamy jeszcze Cosmic Damage Taken, Immortal Call, Culling Strike podpięty do Summon Ice Golem, Golem dobija bossów. Ważna rzecz, bo 10% znika momentalnie. I mam tu jeszcze Curse on Hit na Herald of Ice, podłączone Assassin's Mark, żeby otrzymać więcej kryta z Power Charge'ów. To działa bez problemu, stwory wybuchają i wrzucają klątwę na inne, te giną i dają nam Power Charge'y. Dość szybko właściwie, powiem wam szczerze. Po prawej stronie Hatred, Enduring Cry, żeby dostać Enduring Charge'e i Lightning Warp, tylko dlatego, żeby się przemieszczać szybko na duże dystanse, a normalnie się przemieszczamy szybko, zwinnie Whirling Blades. Jeżeli chodzi o pas, to jest, mam taki pasek, nie jest jakiś turbo super, niesamowity. Wiem, że można tutaj jeszcze procentówkę dostać, ale to chyba z buffów od Eldera. I mam jeszcze w środku taki gem na życie, siłę Jadexa i w sumie na klawy, na damage od mrozu. To jest super. I mamy jeszcze Atsiri Step. Atsiri Step tutaj wrzuci, udało mi się dorwać enchant obrażeń do mrozu. I mam tutaj wrzucone Whirling Blades z Blood Magic, Fortify i Faster Attacks, innymi słowy, bardzo szybko się przemieszczamy, tak jak wam pokazywałem, to jest naprawdę ekstra szybkość, jeszcze z Frenzy Charge'ami, wow. I tutaj w hełmie nie dałem nic interesującego, oprócz Cosmic Damage Taken, Molten Shell, tu jeszcze myślę nad tym, czy by nie wrzucić tu systemu, który wrzuca nam klątwy na przeciwników, na przykład, ale to muszę się jeszcze zastanowić, co na hełmie wrzucić, jak macie sugestie, dajcie znać. Teraz przejdźmy może do statystyk, jeżeli chodzi o obronę, mam tu wszystko na maksa 7575-11. Ten chaos resistance można jakoś zbuffować poprzez pierścienie, jak widzicie. Więc tutaj mamy takie pierścionki i amulet, który daje nam inteligencję i siłę, bo tego nam bardzo brakuje. Jeżeli chodzi o flaszki, Atsiri Promise, świetna sprawa, jeżeli chodzi o chaos resistance. Z tego względu, że jak kliknę sobie flaszkę, to mam 24% odporności na chaosa i przy okazji większy dips. Tutaj mamy Jade flaszkę, 3000 uników dodatkowych, szybkość ruchu i jeszcze dwie flaszki na życie. Jednakże, jeżeli wzięlibyśmy na drzewku Valpact, który jest tutaj, ten Valpact całkiem spoko działa, ale poprzedni był o wiele lepszy, wiadomo, ale tutaj nie czuję tego, że ładuje mi się życie aż tak szybko i dziwnie mi się gra, czuję, że jestem cały czas zagrożony, więc w pewnym sensie lepsze są flaszki w tym momencie, więc ja z Valpacta zrezygnowałem, ale gdybyście spróbowali go użyć, to zdecydowanie wam polecam flaszkę The Wise Oak, gdzie w momencie, kiedy właściwie przetwarza nam nasze rezysty na redukcję obrażeń, w zależności właściwie jakiego resa mam najmniejszego, że tak powiem. I tutaj daje nam jeszcze taką zdolność przebijania odporności dodatkowo na bazie naszych odporności, więc powiem wam, że fajna sprawa to posiadać, jeszcze zobaczę, jak to rozwiąże tą sprawę, ale teraz może przejdźmy sobie szybko na jakąś mapkę i wam pokażę mniej więcej, jak szybko to działa, jak rozwalamy coś dookoła. Ok, idziemy na mapkę Malformation, map to jest tier 13, nie mam na razie wyższej mapy, więc może nam akurat dropnie, tutaj boss jest o wiele mocniejszy, z tego co widzimy są totemy, Chilled Ground, ale Chilled Ground nie będzie na nas wpływać z uwagi na phasing, więc idziemy, mam nadzieję, że pojawi się ręka Breach, którą się po prostu genialnie robi. Ok, tak więc teraz mamy Deepsa 34500 i zobaczymy, jak to nam wyjdzie w momencie, kiedy nabijemy trochę. O właśnie tak to wygląda. I już mamy wszystkie charge 6 i 3 i mamy 88 tysięcy dipsa. Tylko zauważcie, że te stwory na T13 znikają niesamowicie szybko. Tu coś mało stworów jest. Halo, przepraszam, o niebiescy, super sprawa.
I powiem wam, że ja tylko mam problem z ostatnimi bossami, z Guardianami i z Shaperem. Z tego względu, że... Właściwie to z Guardianami, do Shapera jeszcze nie podchodziłem. Z tego względu, że właśnie mamy mało obrony ogólnie i ten boss wytrzyma nasz atak przez jakiś czas. Te stwory w ogóle nic nam nie robią. One albo giną, albo wybuchają, albo... O, na przykład, chodź tu, mała wrenna Franco. One albo wybuchają, albo się zatrzymują, albo są ogłuszone, więc nie ma problemu z czyszczeniem. Myślę, że to jest, jeżeli chodzi o cały nasz, całą tą postać i Frostblade'y, to one są chyba najszybsze w grze. Nie będę się kłócił, jedne z najszybszych buildów. I po prostu przelatujemy, uderzamy, czyścimy, lecimy dalej. To jest niesamowita prędkość. Na T15 jest dokładnie tak samo, nie ma żadnej różnicy. T16 też. Więc jeżeli chodzi o zabijanie stworów, to jest fajna sprawa. Zabijanie minibossów też, ale tych bossów na końcu to rzeczywiście przydałoby się ta obrona. Z tego względu, że tutaj jak mamy defense, to mamy 42 uników i 36... 26 i 36, jeżeli chodzi o dodge i 42 ogólnie. Więc to jest nisko. To jest nisko i postacie na dodge, jak dostaną strzała, to schodzą. Więc to możecie sobie zrobić postać na mega turbo czyszczenie mapek. A później wbijecie tam jeszcze punkty na dodge'a, to w tym momencie możecie iść na bossów. Albo na przykład zrezygnować z czegoś, trochę z życia, bo i tak w sumie będziecie mieli coś z 5000 i po prostu wbić tą ochronę. O, i 5 L mi wypadło, dobra, spoko. Ostatnio też wydropiłem 6 L białą togę. więc w sumie jest fajnie. Tak więc kochani, tak to mniej więcej wygląda, z bossem też nie ma problemu. Więc myślę, że sama postać jest przyjemna, w szczególności jak otworzymy bridge. Przepraszam, bridge albo właśnie abyss jakikolwiek. Teraz buffujemy sobie na flaszce i przemielimy się przez nich dość konkretnie. Świetna sprawa jest, jak na przykład macie bardzo dużo skrzynek w okolicy, na przykład na legendarnej mapie macie tam 6 skrzyneczek na przykład, to otwieracie je wszystkie i wszystkie wybuchają praktycznie w jednym momencie. To jest niezły power, powiem wam szczerze, i mega przyjemnie, i się bardzo dużo currency zbiera przez ten build. No to jest po prostu szybkie i cały czas, jak zauważcie, mamy phasing nam pozwala unikać wszelkich zamrożeń i innych takich rzeczy. Więc to jest super. Podpalenie, zamrożenie na nas nie działa. To jest bardzo ważne. W momencie, kiedy na przykład przyjdzie Beyond, przychodzą te stwory i przychodzi taki boss, co miota po prostu ice spearami, które nas zamrażają i to nas nie chyta. A więc tak to wygląda. Boss jest w sumie prosty na tej mapie, tak więc nie będę przedłużał. Kochani, dajcie znać, jak macie jakieś pytania do tego buildu. Wilków pełno się tutaj też robi. Te wilki się, jak daleko lecicie, to wilki się teleportują za wami. Więc w taki sposób to wygląda. Jeżeli chodzi o obronę, no to tak jak mówiłem, to jest dość niskie. Tutaj trzeba powiedzieć, że z tym jest problem. Dlatego mówiłem właśnie o tych punktach, żeby tu sobie wrzucić. Możemy na przykład się pozbyć jakichś punktów do życia na przykład, albo punktów, nie wiem, 3 punkty do krytów albo coś takiego i tutaj wrzucić. Albo się pozbyć jeszcze trochę tu życia. No lepiej życie zostawić, wiadomo. Ale sobie możecie to rozkminić, jak chcecie to wybrać. To jest level 90. Więc myślę, że bez problemu tutaj dojdziecie na tym. Ja nie miałem przez cały okres levelowania żadnych problemów. Na samym początku może troszkę, bo to był początek ligi, ale później idzie bardzo gładko do levelu 90. Każdą mapę zrobicie bez problemu, praktycznie. Oprócz tych guardianów, gdzie trzeba unikać. Po prostu trzeba mocno unikać, nie dać się trafić i można ich zrobić. Więc ja będę do tego teraz właściwie podchodził. Tak więc dzięki za uwagę. Jeszcze na koniec wam powiem jednej rzeczy, że ten White Wind, ten sztylet, o którym ktoś tam wspominał, jest troszkę... Tu zamieniłem też pony na sztylety. Tutaj te buffy na From Shadows i ogólnie dips było wiele mniejsze. Wiele mniejsze. Tam trzeba byłoby jeszcze jakieś buffy do sztyletów wrzucić, żeby ten sztylet miał sens, ale mam wrażenie, że on jest po prostu słaby. Za słaby, jeżeli chodzi o dipsa. Nawet 100% więcej obrażeń od mrozu nic nie daje za bardzo. Więc mam nadzieję, że nic nie pominąłem. Dzięki za uwagę, trzymajcie się. Do następnego filmu. Hej.